Panie, to spróbujmy. Blendują się jak marzenie, a pies mi dyszy pod biurkiem. Cześć kochani, kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do nowego filmu. Dzisiaj będzie to moja recenzja palety Model Renaissance od firmy Anastasia Beverly Hills. Jeżeli w naszych czasach kosmetycznych, gdzie co miesiąc, co dwa tygodnie właściwie mamy wypuszczane tysiące nowych produktów i tych produktów jest ogromny natłok, jeżeli są takie rzeczy, które mają status rzeczy kultowych, to na pewno jest to właśnie ta paleta Model Renaissance. Przez te kilka miesięcy, kiedy jest na rynku, na pewno zyskała sobie status mega, mega, mega kultowej. Anastasia Beverly Hills jest taka marka, która bardzo inwestuje dużo w social media, w Instagram, w YouTube'a i w inne takie formy promocji, tak żeby po prostu zawsze na topie. Także to jest jedna z teraz najpopularniejszych chyba marek makijażowych na świecie, nie da się ukryć. Są też, co ciekawe, sponsorem RuPaul Drag Race, także no, fajnie takie tam smaczki. Anastasia Beverly Hills jest znana głównie ze swoich liquid lipstick i to jest jakby taki produkt kultowy, ale też wypuściła świetne cienie, no i między innymi ta paleta to jest coś, za co wiele osób dałoby sobie zapewne uciąć ręce. Paleta nie jest tania, dlatego postaram się jakoś tak najobiektywniej na świecie ją, jak najobiektywniej na świecie ją przedstawić. Paleta nie jest też moja, co ciekawe, dostałem do testów od mojej kochanej Ani Yo Stylish Self, do której zapraszam na Instagram, jej konto będzie podlinkowane poniżej. Ania robi przepiękne makijaże i naprawdę jest taka bardzo inspirująca, jeżeli chodzi o to, co robi z twarzą. I robi coraz większą karierę na tym Instagramie, to nie w Polsce, tylko na świecie, także zapraszam naprawdę śledzić naszą wspaniałą, piękną, cudowną rodaczkę. A dzisiaj będzie recenzja, chciałam powiedzieć, tutorial. Tutorial też, czyli makijaż, który mam w tym momencie na twarzy, na oczach głównie, bo usta zmieniłam, będzie podlinkowany też w opisie tego filmu, bo już jest też filmik, gdzie używam tej palety stricte na sobie. Tam można dokładnie zobaczyć, jak to działa, jak się blenduje i w ogóle. Dobra, do konkretów. Paleta jest do kupienia w Stanach bez problemu. Jest też do kupienia w UK. W UK wychodzi to drożej niż kupując w Stanach. Nie wiem, czy jest oficjalny dystrybutor w Polsce, ale nie sądzę. Na pewno jest w Polsce do zdobycia w różnych takich sklepach, które odsprzedają te palety i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie będzie to oficjalny chyba dystrybutor. Możecie mnie poprawić, ale wątpię. Uważajcie też na podróbki, nie kupujcie na eBayach, na Allegro, bo jestem przekonana, że to będzie 90% podróbek, bo w tym momencie podróbki się po prostu tak kumulują i są tak wspaniałe, nieraz z zewnątrz, że łatwo się pomylić, a to, co jest w środku, jest wielką niewiadomą, także nie polecałabym. Linki do tego, gdzie można je dostać, będą znowu w opisie do filmu i tam przez nie ewentualnie można tę paletę też zakupić. Jeżeli chodzi o samą paletę, dostajemy po prostu takie klasyczne opakowanie paletowe. Tu będę porównywała do palety Zoewy, którą akurat mam pod ręką. Myślę, że to jest taki format wielu z nas znany, także będzie łatwo mi porównać. Paleta z Anastasii jest odrobinę mniejsza niż ta paleta z Zoewy. Widzicie, w taki sposób to wygląda. Jest też zdecydowanie grubsza niż paleta z Zoewy, może jest dwa razy grubsza. Co się rzuca od razu, że jest chyba waży tyle, ile 5 palet z Zoewy, także jest bardzo, bardzo, bardzo ciężka. Opakowanie jest kartonowe. Tutaj jest karton. Z zewnątrz ona jest jakby taka welurowa, co ma swoje plusy, bo ładnie to wygląda. Przywołuję właśnie na myśl. Sorry, pies mi przyniósł dzwoneczek do pokoju, czekajcie. Jestem złą psią matką, odebrałam mu dzwoneczek, ale nie będzie, że on tutaj dzwoni, masz inne zabawki. Dobra, także to opakowanie takie welurowe ładnie się jakby odwołuje takiej estetyki retro. Jednocześnie mamy tutaj napis, nazwę palety Modern Renaissance, który jest taki jakby wklęsły. Bardzo to fajnie wygląda, bardzo to jest ładne, wszystko estetyczne, tylko że strasznie się to brudzi. Widać, ile tu jest takich paprochów na tym i to nawet nie jest brudne, tylko po prostu zbierają się różne włoski i tak dalej. No łatwo się to będzie brudzić, jeżeli chodzi o opakowanie, ale jest ładne. To trzeba im na pewno oddać. Jest to marka, która jest cruelty free, nietestowana na zwierzętach, także to jest oczywiście wielki plus. Z tyłu mamy tylko odpisane, że to jest Model Renaissance, mamy składy różnych cieni, chyba różne cienie, różne formuły mają inne składy, ale nie chcę się tego czytać. Ważność to jest 6 miesięcy daty otwarcia. Ja osobiście nigdy nie zużyłam palet w 6 miesięcy i zawsze trzymam jej dłużej i u mnie akurat to się sprawdza, ale oczywiście każdy po swojemu. Co tu jest napisane, że to jest an essential eyeshadow collection with 14 shades, including neutral and varied tones, czyli jakby esencja, czyli jakby podstawowe cienie, paleta, która zawiera 14 różnych cieni. Mamy tutaj tony neutralne i takie berry, czyli różne takie fiolety, jakieś takie śliwki, jakieś ciepłe róże, takie różne tony. To co mam na oczach zresztą. No i to właściwie jest tyle. Jest tutaj podana strona na set Beverly Hills. Oczywiście wszystko będzie poniżej, tak jak mówię, w opisie. No i teraz tak, po otwarciu ukazują nam się
nasze cienie, tak jak było w biurze napisane, jest cień 14. U góry dostajemy też dosyć mocne lusterko. To lusterko jakby nie trzyma się samo z siebie, więc trzeba to na czymś oprzeć. Jakby wiecie, nie jeden ten, ale to jest karton, więc wiadomo, że tak to będzie. Dostajemy też tutaj właśnie pędzelek, już go wyjęłam, taki dosyć porządny. Tutaj nawet można nim zadziałać coś do blendowania i taki jeden płaski, dosyć precyzyjny, także można z nim odrobinę zadziałać. Paleta, jak mówię, jest dosyć, znaczy, nie wiem czy mówiłam, ale jest dosyć droga, bo w UK kosztuje ponad 40 funtów. Dostaniemy za to 14 cieni o różnych wykończeniach. Są to głównie maty, mamy dwa cienie metaliczne i mamy takie jakby lekkie satyny, one mają takie mikroglitter, o, nazywałabym to. Jeżeli chodzi o przekrój kolorów, to tutaj oczywiście mamy nasze neutralne maty. Tu mamy nasze foliowe wykończenia. Tu mamy jakby nasz jeden ciemny brąz, czyli mamy ten jasny mat i ciemny mat, także to jest ważne. I takie różne inne maciki kolorowe. Oczywiście dużo mam tutaj te dwa jakby ciemne róże. Mamy też tony takie bardziej pomarańczowe, przypalone, no takie też bardziej neutralne. Także tak jak widać, no paleta jest bardzo różnorodna. Będzie można nim wykonać bardzo dużo makijaży, bo mamy i dzienniaki matowe, i mamy coś bardzo błyszczącego, i mamy coś do smoki jaja, i mamy taki makijaż, nie wiem, jakiś dla panien młodych i takich bardziej imprezowych, ostrych, także jest naprawdę bardzo, bardzo różnorodna i można nią wykonać bardzo różne makijaże. Będzie przepiękna do zielonych oczu, bo tutaj mamy te wszystkie takie ciepłe odcienie, do niebieskich również, bo mamy ten taki fajny, lekko pomarańczowy, lekko takie spalone odcienie, które pięknie podkreślą niebieskie oczy. Do brązów będzie też pasowało większość z tych kolorów, także to jeżeli chodzi dla kogo jest ta paleta. Teraz tak, jeżeli chodzi o samą gramaturę, dostajemy tutaj 14 cieni, z których każdy ma 0,7 gram. Dla porównania normalne cienie Anastazji przychodzą w takich padach, takich tych wkładach, które mają 1,7 gram. Czyli w tej palecie mamy 0,7, 1 ma wagę, a tutaj mamy 1,7. Także te cienie są stosunkowo małe. Jeżeli chodzi o Zoewę, to też tutaj otworzymy i pokażemy. Zoewa znowu ma, każdy z cieni ma 1,5 grama. Tylko, że na przykład u Zoewy dostajemy mniej tych cieni, za to większa pojemność. Tutaj tych cieni dostajemy więcej, ale w mniejszej pojemności. Także po prostu dostajemy może mniejszą gramaturę, ale mam dużo większą różnorodność, także to akurat mi się podoba w tej palecie. Plusy tej palety i to, co mi się podoba. Na pewno bardzo mi się podoba ten wybór kolorów, jest taka różnorodność, to nie jest paleta stricte ciepła, stricte zimna, stricte matowa, stricte pomarańczowa, nie różowa, tylko naprawdę jest bardzo fajny przekrój, co teraz się rzadko zdarza, bo ludzie, a czy bo firmy bardzo często robią takie palety bardzo tematyczne, gdzie ciężko jest uzyskać jakieś takie bardzo różnorodne looki. Natomiast mamy różne wykończenia, różne kolory, mamy bazy, brakuje mi może matowej czerni, bo ja lubię matową czerń do rozcierania kresek, ale mamy bardzo ciemny brąz i mamy jasny mat i oprócz tego właściwie wszystko, czego nam trzeba do każdego, prawie każdego makijażu, oczywiście w tych tonach, bo nie mamy niebieskości, zieleni, niczego takiego. Także podoba mi się jej różnorodność. Podoba mi się to, jak te cienie się blendują. Te cienie blendują się po prostu wspaniale, blendują się przepięknie, z wielką łatwością. Jeżeli będziemy używały bardzo tak subtelnie i precyzyjnie i tak tylko malutko nabierzemy cienia, to możemy zrobić mgiełkę tylko koloru, ale można je też zbudować do takiego bardzo intensywnego uderzenia. Pięknie blendują się ze sobą, nie tracą swojego pigmentu, czyli po prostu są bardzo dobrze napigmentowane. Także to są dwie moje jakby takie ulubione rzeczy. Lubię luki, które wychodzą z tą paletą, dopiero zrobiłam dwa, ale wychodzą super i też widziałam oczywiście też inne z mediach społecznościowych, wychodzi to naprawdę absolutnie pięknie. I lubię właśnie to, że jest mniej tych cieni, a czy mniejsza pojemność, a tak dużo różnych kolorów, bo ja wolę mieć 14 kolorów, ale właśnie w mniejszej gramaturze niż 5 kolorów, ale w większej gramaturze, jakby jeżeli miałabym mieć palety w tej samej cenie, jakby, to ja lubię taką dużą różnorodność, bo na miłość boską, ile też tego cienia będziemy używać w trakcie naszego życia, kiedy zużyłeś jakiś cień do końca, no zdarza się to naprawdę bardzo, bardzo rzadko, także wolę mieć ich mniej, ale po prostu w różnych takich kolorach i wykończeniach, bo wtedy mam po prostu większą dowolność, jeżeli chodzi o makijaż. Czego nie lubię? Nie lubię ceny, która jest bardzo wysoka. Chociaż jeżeli rozpiszcie na 14 cieni, to nie wychodzi tak drogo za jeden dzień. Nie lubię tego, że jest bardzo słabo dostępna, nie ma właściwie możliwości za bardzo tutaj iść i sobie pomacać w sklepie, albo w bardzo niewielu miejscach jest taka możliwość, więc trzeba kupować troszeczkę w ciemno, nie znając, nie wiedząc o co chodzi za bardzo. Ja nie lubię osobiście papierowych opakowań, wolałabym, żeby to był plastik albo coś takiego bardziej luksusowo
pod palcami zachowującego się. No nie jestem tutaj fanką tej, akurat do tej estetyki, że renesans i taki papier, karton, to do mnie jakby nie przemawia. Wolałabym też, żeby to lusterko mi stało, a nie opadało, ale to już są tylko takie moje, takie widzimisię. Lusterko, tak patrzę, jest dosyć porządne, normalnie da się nim wykonać makijaż. Pędzelek też jest bardzo porządny, także to jest spoko. Co ta paleta? Pierwsze co, jak właśnie ją miałam w rękach, jak Ania mi ją pokazywałam, to nie wiem jak bardzo to widać, ale ona wygląda jakby była tak, te cienie jakby były takie kruszące się. Pachną, właściwie nie pachną, bo pachną tak zupełnie przeciętnie, także to akurat spoko u mnie. Ale one wyglądają tak, jakby były takie bardzo, wyglądają na tanie, o jak się na nie patrzę, to nie wyglądają bardzo miękko, ani tak smooth, ani delikatnie, wyglądają na tanie cienie. Ale to jest tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu one się dosyć mocno pylą przy nabieraniu cienia. Jak nabierzemy sobie cień, to możecie zobaczyć, ile tego cienia tutaj z tego spada, ile tutaj tego cienia zostaje na palecie. Także jest dosyć dużo takich pozostałości, przez to ten pędzel lubi takie jakby dziurki w tych cieniach, więc one wyglądają jakby takie bardzo pudrowe. Być może to jest jakby magia tej formuły, one wydają się, że się jakby bardzo obsypują, albo jakby, ale przy jakby robieniu makijażu mnie się w ogóle nie obsypały. Przepięknie się blendują i używa mi się je z ogromną przyjemnością, także to jest to. Jednocześnie nie ma problemu z pigmentacją, bo ten pigment można zbudować. Po prostu ja bardzo lubię taką formułę, że mogę nałożyć i zbudować do pełnego pigmentu, ale mogę też sobie delikatnie go nakładać. Nie lubię cieni, które od razu w pierwszym uderzeniu mają bardzo mocny pigment, który się potem nie da wyblendować. Z tym dostaję szału. Tutaj akurat z tym absolutnie problemu nie ma. Zaraz będą też swatche, także wszystko będzie co i jak pokazane. Postaram się, żeby ten film był krótki. Widzicie, jak szybko, jak staram się szybko. W każdym razie moja opinia, paleta jest rewelacyjna. Cieszę się, że mogłam jej użyć i tak dalej. I pędzę kupić moją, a właściwie zamówić sobie online, poszukać gdzieś może jakiejś promocji. I z pewnością zaopatrzę się w swoją własną, bo jest bardzo różnorodna, bardzo przyjemna w stosowaniu. Myślę, że będzie fajna na podróż przez to, że ma lusterko i przez to, że ma tą różnorodność cieni, różnorodność odcieni, że naprawdę można nią wykonać przeróżne makijaże. Bardzo, bardzo mi się podoba. Tak jak mówię, dwa użycia, a już jestem w niej zupełnie zakochana. Tak wyglądają kolory. Jest super. Ja ze swojej strony oczywiście bardzo, bardzo polecam. Oczywiście, tak jak zawsze wiem, jest stosunkowo droga. Jest to make-up. Jeżeli macie do wyboru kupić coś do jedzenia, a kupić make-up, to kupcie coś do jedzenia. Wiadomo, na make-up i na jakieś takie rzeczy doraźne nie warto się zadłużać, zaciągać kredytów, ani niczego takiego. Ale jeżeli to jest w waszym budżecie, zastanawiałyście się nad zakupem i myślałyście, czy warto, czy jest warta tych pieniędzy, to według mnie jest warta tych pieniędzy, bo jeżeli rozbijemy sobie te 14 cieni, to 40 plus 14, to naprawdę nie chodzi dużo jakby za jeden cień, a po prostu użyteczność jest niesamowita i myślę, że będzie dużo jakby z nich przeróżnych makijaży, także absolutnie wspaniale. Jeżeli chodzi o trwałość, to ja się w ogóle nie wypowiadam, bo ja zawsze używam cieni na bazie, więc u mnie trwałość nie ma problemu. Jeżeli nie mam bazy, to każde cienie mi zejdą, a jeżeli mam bazę, to jakby trwałość u mnie jest bardzo długa, bez żadnego problemu. Wczoraj nosiłam ją w takim ogromnym, ogromnym upale przez cały dzień i nic absolutnie złego się z nimi nie stało. Ale tak jak mówię, u każdego to będzie całkiem inaczej. Ja jestem w tej palecie osobiście zupełnie zakochana i z mojej strony, jeżeli się zastanawiałyście, czy warto, to według mnie warto. Natomiast oczywiście na pewno są tańsze odpowiedniki, natomiast znaczy wiadomo, że luki, które otrzymamy tą paletą, możemy wykonać też jakimiś innymi albo tańszymi paletami. Także wiecie, to nie jest jakby święty graal na świecie, nie ma czegoś takiego, ale jest super. Jest na pewno super i zakupuję sobie swoją, no i bierzemy się do swatchy. Wyglądają pierwsze cztery matowe cienie,
Oczywiście Burnt Orange jest najbardziej pomarańczowy. Tu mamy neutralny, jasny. Ten mi się bardzo podoba, ten kamelowy kolor. Widzicie, ile te cienie za sobą jakby zostawiają tych okruszynek jakby siebie. Ale popatrzcie, jak fajnie też przez to można je blendować, że nie są jakieś takie dzikie i szalone, tylko po prostu nam się ładnie, subtelnie blendują. Mamy jedyne dwa takie naprawdę metaliczne, niemalże foliowe cienie. Ten bardziej różowy, czyli Vermeer, jest mocniej napigmentowany, jest taki bardziej miękki i wręcz mokry. Primavera jest taka bardziej złota, też bardzo ładny kolor. Spokojnie da się je budować, jeżeli damy je na bazę albo z Fix Plusem, to będą bardzo mocne. No i znowu mamy ten sam problem. A jeśli chodzi o blendowanie, to spróbujmy. Blendują się jak marzenie, a pies mi dyszy pod biurkiem. No to blendowanie, to tym wygrywają te cienie u mnie, nie? To są takie już bardzo, bardzo ciekawe kolorki. Jak widzicie, no przy tych ciemnych już ten opadanie tych cieni jest bardzo mocno widoczne, więc z tym trzeba sobie radzić. Ale moją radą jest to, żeby zabrać po prostu odrobinę na pędzel i tak blendować sobie, bo ich naprawdę trzeba jak najmniejszą ilość. No i znowu test na blendowanie. To jest to, jak się ten blenduje. To jest to, jak ten się blenduje. Nie ukrywam, że jest to przyjemność, żeby blendować te cienie. Ten wydaje mi się, że był najsłabszy, jeżeli chodzi o pigment. A ten ma taką przepiękną, ma taki przepiękny w sobie połysk. No, super. Dobra, ostatnia czwóreczka, oczywiście mamy nasze osypywanie się.
ten kolor, widziałyśmy ten pigment, widzieliśmy ten kolor. One się tak wybijają, jeżeli chodzi o taką łatwość malowania nimi, albo właśnie taką jednolitość, jeżeli chodzi o pigment. Blendowanie jest bezproblemowe, jak absolutnie zawsze. Nawet użyję sobie tego samego pędzla, widzicie? Można spokojnie wyblendować sobie wszystko do zera. No i spróbujemy jeszcze tym. Przez to osypywanie się, jeżeli jesteście początkujące, to polecałabym użyć primera, żeby one Wam się tak fajnie przykleiły do Waszej powieki. Po drugie, zrobić sobie najpierw makijaż oczu, a dopiero potem makijaż twarzy. Wtedy unikniecie jakichś tam bolączek. No ale same cienie są piękne i powtarzam, to jest wszystko bez bazy. No dobra, z mojej strony to już tyle. Bardzo oczywiście dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać, czy mieliście styczność z tą paletą i co o niej myślicie. Tak jak mówiłam, linki do niej będą w opisie. Link do makijażu wykonanego tą paletą też będzie w opisie. Będzie sobie można zobaczyć. Dajcie mi znać, co myślicie. Zapraszam do komentowania i lajkowania. I do zobaczenia znowu. Pa, pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa, pa!